A ja non stop się poprawiam, no takie jakieś zboczenie mam, może z tego względu, że się denerwuję, nie wiem. Nie, już ja tak mocno się nie denerwuję jak na samym początku. Na samym początku, no to był już wtedy kosmos. No nerwy jakieś były, bo nie mam mentalności rozmowy jako sama ze sobą poniekąd, no ale do Was, tak? I później ja to sobie odsłuchuję i patrzę w ogóle jak to wyszło i czy można to wrzucać, czy gdzieś gafy jakieś mocne nie popełniłam, ale ja gdzieś na bieżąco gafy popełniam i się poprawiam. Nie ma żadnego problemu. Słuchajcie, wiem, że parę osób, które do mnie pisało, chciałoby dowiedzieć się w ogóle jak zaczęłam swoje grania, zespół, koncerty, teledyski, wszystko, tak? Ja powiedziałam, że wideoblogi nie będą tylko o perypetiach parkingowych, o jeździe busem, ale będą też ogólnikowe. Na każdy temat, który w danym momencie ktoś mi podpowie, albo na ten, który dziś mi wpadnie do głowy, tak? Więc zacznę od początku. Ja zawsze od maleńkości latałam jak ten dureń z dezodorantem w ręku, przed lusterkiem, dezodorant, lusterko i oczywiście durnia kleiłam, tam śpiewałam. Kiedyś było w kręgu coś takiego jak Młode Talenty, oczywiście mama mnie tam wysłała z koleżanką, durnia pokleiłyśmy, nic prawie nie śpiewałyśmy, ruszałyśmy ustami, czyli tak prawie jak wszyscy dyskopolowcy teraz. I tak jakoś wyszło, że gdzieś tam pierwsze miejsce zajęłyśmy niechcący z tą koleżanką. No i później z biegiem czasu ja to byłam taką osobą bardziej skrytą w sobie, nerwową, wredną, ale skrytą w sobie, więc ja się tak w żaden sposób nie wybijałam gdzieś tam do przodu. Ja byłam taką szarą myszką. Może dlatego, że byłam szarą myszką, to teraz już jestem nie szarą myszką. I staram się chyba wyróżniać, może z tego względu, że jakieś takie moje te dzieciństwo, nie wiem, szkoła, coś takiego, no już nie będę pierdolić, no i dobra, do konkretów. Chciałam sobie to robić. Ja kochałam tańczyć, dla mnie alkohol mógł nie istnieć. Ja jeżeli zajeżdżałam na dyskotekę, to tańczyłam od samego początku do samego końca, dyskoteki oczywiście, i mnie z parkietu ściągnąć to był naprawdę duży problem. I to na trzeźwo. Więc ja zawsze pchałam się gdzieś na scenę, na jakieś podwyższenia, ja sobie tańczyłam, ja byłam zadowolona. Dobra, i doszłam do wniosku tak, jak ja kocham tańczyć, to fajnie by było jeszcze zarobić. Nie mówię tu o róże, w żaden sposób, nie o takich tematach. I znalazłam gdzieś ogłoszenie. Zespół Disco Polo X, bo nie będę mówić jaki, przyjmie tancerkę, czy dwie tancerki, już nie pamiętam, do pracy jako tancerka, tancerki, tak? Kobiety, oczywiście, dziewczyny, kobiety, tak? Numer telefonu, dzwonię. Tidik, rozmawiam. No i mówię, że ja kocham tańczyć, że to, że tamto, tralalala. Okej, no i poszłam. Umówiłam się, pamiętam, z tymi mężczyznami, bo było ich dwóch. I tak porozmawialiśmy, no okej, no i się dogadaliśmy. No i zaczęłam ja sobie tam tańczyć, później dograłam jeszcze koleżankę. Tańczyłyśmy i tak popatrzyliśmy sobie tak. My dostajemy kwotę taką minimum, na mało, nie? Trzeba układu się nauczyć, trzeba ubrania kupić takie same, trzeba jakoś w miarę zgrać, czyli trzeba poświęcić też na to czas, żeby móc ogarnąć wszystko, w sensie spotykać się z tą koleżanką, układy wymyślać, coś tam. Nie ogólnikowo, tak? I dostajemy, kurwa, no marną kasę. To w porównaniu, co oni dostawali. I ja patrząc z boku doszłam do wniosku, że czy oni śpiewają? Chyba nie. Widziałam pendrive, widziałam płyty, widziałam wszystko i myślę... I tak pomyślałam trochę bezczelnie. Będę teraz szczera, pomyślałam bezczelnie. Oni, kurwa, durnia kleją i dostają, kurwa, pęgę kasy, a ja muszę naprawdę, kurwa, napierdolić tego wszystkiego, żeby, kurwa, dostać jakieś pieniądze i w miarę sensownie to jakoś ułożyć. I myślę, nie, kurwa, nie, tak nie będzie. Będę, kurwa, gwiazdą disco polo. No i był problem. Siadam w domu i myślę, Boże, jak to ogarnąć? Co to jest aranż, kurwa? Co to jest linia melodyczna? Melodyjna w sumie. O co tu, kurwa, chodzi? No i dawaj, jakoś szukać. No, znalazłam ja aranżera. Już zaczęłam wiedzieć, o co chodzi. Zrobiłam pierwszą piosenkę, zgraliśmy, wszystko spoko. Wrzuciłam do netu. Mija 3 dni. Siedzę, czytam komentarze o treści. O ja pierdolę, kurwa, kto to jest? O kurwa, co ona tam śpiewa? Co za pustak jebany? Ona kurwa śpiewać nie umie, ja pierdolę, jaka kretynka. To jest zwykła kurwa, nikt inny. O ludzie, bym kurwa ją tam wyjebał, coś zrobił, bym coś tam już ocenzuruje, kurwa, te wszystkie wypowiedzi. A ja siedzę, łzy w oczach i myślę, to ja się nie nadaję do niczego w danym momencie, bo jeżeli ja w miarę sensownie nagrałam coś, a oni pojebali po mnie jak po szmacie. Nie. Człowiek 3 dni, przepraszam, 3 dni chodził zdołowany i myślał, no kurwa, od razu samoocena była gdzieś tu, nie mówię tu, była gdzieś tu, to kurwa spadła do samooceny Booma spod sklepu i to kurwa chyba w danym momencie Boom miał większą samoocenę ode mnie. Ale ja jako już ze swoim normalnym charakterem myślę, to jeżeli oni taki jebią po mnie, to ja ich wkurwię jeszcze bardziej. I ja będę kurwa coraz więcej tego nagrywać, chuj, niech stracę, niech ja poczytam, niech ja popłaczę, niech ja się podenerwuję, ale będę nagrywać. Wyszła następna piosenka, pojebali po mnie, następna piosenka, pojebali po mnie, następna piosenka i o dziwo zaczęły się koncerty. 1, 2, 3, 4, 5. Na początku, tak jak mówiłam jeszcze w wcześniejszych filmikach, od złotówki czy od zera w górę, w górę, w górę, w górę i w górę. No i w pewnym momencie tak się ocknęłam i doszłam do wniosku, ja jestem znana. Ja zachodzę na CPN, nawet durny CPN, nie mówię tutaj akurat. Boże, Boże, pani Vizza, ja bym chciała autograf. Zatrzymuje mnie policja, nie płacę mandatu, podpisuję autograf. Daję płytę, idę do galerii, tak samo. Idę do urzędu zarejestrować samochód. 2 dziewczynki rozkrzyczały się, że Boże, Vizza, czy one mogą zdjęcia. Cały urząd się na mnie patrzył, a buraka jednałam takiego, że ja pierdolę. I w pewnym momencie niechcący dostałam gwiazdą. Gdzie tego no nie odczuwam. No odczuwam to może w stosunku z tego, że no ludzie tak patrzą na mnie, ale ja nigdy w życiu nie uważałam się za gwiazdę. Ja uważam się za normalną osobę, która chciała chyba kurwa przyciąć gdzieś tam dla paru osób, parunastu osób, że coś potrafię, jak to robię i tak to będę robić. Więc właśnie no tak to wyszło. Wiecie, tak przez przypadek, dosłownie chyba z tego względu, że się wkurwiłam. I tak zaczęłam robić. Hejty, są dalej. Najlepsze to jest to, jak zrobiłam BM. Jaką ja kurwą jestem, jaką ja blacharą jestem. Czy ja w piosence śpiewam wyruchasz mnie, jak dasz mi BM-kę, albo wyruchasz mnie, jak BM-ką się twoją przyjadę, albo pokażesz mi ją? No nie wiem, kurwa, co ci ludzie mają w głowie, ale no niektórzy to nie mają nic. Naprawdę. Nie zrozumiałam za bardzo tego, czytając to, no ale... I też zauważyłam, że dużo osób nie wsłuchuje się w to, co śpiewam. Bo kiedy śpiewam, dajmy na to, nie wiem, w teledysku... Śpiewam w teledysku, no jako to no, łączone, tak? Niepotrzebny mi jest merc i pokazuję Mercedesa. To kurwa poleciały hejty. O ja pierdolę, blondynka jebana, nie umie rozróżnić, kurwa, Mercedesa od BM-ki i jeszcze, kurwa, śpiewa o BM-ce, a Mercedes, kurwa, w teledysku. No ja pierdolę, ja normalnie, kurwa, biorę pistolet i se strzelam w łeb, bo dochodzę do wniosku, no kurwa, czysta patologia, jakaś, kurwa, bez mózgi. Niektóre, nie mówię o wszystkich, oglądają mnie, kurwa, i nie rozumieją nic. No coś mi się z obrazem stało. Czekajcie. No i powiem wam, no mnie przytkało, ale tak jest, wiecie, i ja współczuję dla tych takich młodych zespołów, które gdzieś teraz wchodzą na rynek i pytają się mnie, parę mam takich zespołów, pytają się mnie, Marlena, jak się wybić, lepiej nie zaczynaj kurwa tego chleba, bo ten chleb jest naprawdę ciężki, on nie jest taki prosty, potrafią cię wytykać na ulicy, potrafią, kurwa, wysłać ci parę pięknych SMS-ów. Ja, jak miałam numer telefonu swój gdzieś pod klipami, to krzyczeli, że kurwą jestem, że mnie wyruchają, że mnie zajebią, bo kurwa, nie wiem, bo chujowa jestem. No, telefonów naprawdę miałam full, ale nie wsadzałam w to policji. Ale różne groźby, karalne, niekaralne były i uwierzcie mi, przetrwałam te 9 lat z tego względu, że po pierwsze nie poddałam się, a po drugie, no mnie wyprowadzić z jakiejś wielgachnej równowagi, to naprawdę nie wiem, kurwa, co trzeba. Chyba z nożem stanąć naprzeciwko mnie, ale ja jako ja, to wiem o tym, że nawet wtedy wzięłabym coś pod rękę, kurwa, i bym walczyła. Nie poddałabym się w żaden sposób, nawet jeżeli ktoś by powiedział, słuchaj, zabiję cię i koniec. I koniec, i nie ma zmiłuj się. To doszłabym do wniosku, jak tak już chcesz mnie zajebać, to tak będę się bronić. Tak będę się bronić, bo może coś mi się uda. Nawet jak gdzieś padnę trupem, to będę gdzieś tam w głowie nawet miała z tyłu na końcu swojego życia, że walczyłam. Tak, więc powiem wam, disco polo nie jest fajne. Nie jest fajne. Może osoby, które gdzieś tam z 20-30 lat grają, mogą powiedzieć trochę coś innego. Ja powiem to ze swojej strony, jako ze strony kobiety. Nie wszystkie zespoły są takie miłe i sympatyczne. Miałam styczność z paroma zespołami, z którymi grałam. Traktowali mnie jak trendowatą, nie siedzieli ze mną, bo ja byłam, kurwa, głównym dla nich. Byłam słabym zespołem, który, kurwa, gdzieś ty coś tam nagrał, kalkulatorem, jak to mówili, i tyle. Więc bywało też tak, że na koncertach siadałam gdzieś tam na loży dla zespołów, a inne zespoły się po prostu ode mnie odwracały. I tyle. Nie chciały ze mną rozmawiać. I to było przykre.